Ej, a ja? Ej! Oszustwo! Kolejne gry, jak ja lubię grać! A skąd ty je wyczesnałaś? Gdzie ty je znalazłaś? Mów! No. Okej, okay. Zwierzaki cudaki! Widzieliście to? Zwierzaki cudaki to jest gra imprezowa, tak jest napisane. Celem gry jest odnajdywanie dziwnych gatunków zwierząt na odległej wyspie! Wszyscy gracze równocześnie starają się odnaleźć krokolwa, żyrafo małpa i inne cudaki. Niejedną grę już taką testowaliśmy. No. Lubię takie gry. To są takie ala gry karciane. Fajne. A to? Action Zone. Ja wiem, co to jest. Graliśmy to gdzieś w salonie jakimiś z grami, pamiętasz? Tak. Taki stół i tam się takie puf. I właśnie tutaj są takie. Fantastyczne! Tylko to jest inny sposób, bo tu są bramki. A nie ma dziur w stole. Dobra, to od czego zaczynamy? Zwierzaki cudaki czy nie. Bateriaki? Bateriaki i game time. O! Ale to... Mamy malutkiego pionka. Mamy pionki, a to są te, którymi się uderza. O, i mają taką gąbeczkę, żeby stołu nie porysować. Jeszcze mam taką gąbeczkę. Bramka! To jest bramka! Potrzebujemy jeszcze... Ja mam jeszcze jedno! Potrzebujemy do tego jeszcze takie, chyba to są czerwone... ramy. Mamy. Mamy czerwone ramy. A teraz... O, i to jest składane. Wyciągam jeszcze jednego tego pionka. Widzicie? Jakie fajne? Fajnie. Wyciągam następnego pionka. Czekaj, to się jakoś sadza. Dobra, mam następnego. Dobra, tutaj mam następny. To musi być tak. Dobra. I teraz czekamy na piłkę. Już do nas leci piłka. I... Piłka. Na baterię, zobaczcie. To chyba ma wiatraczek w środku i ten wiatraczek musi... Tak, to ma wiatraczek w środku. I to się kręci, tak jak poduszkowiec. Widzieliście poduszkowiec? Tak! Zobaczcie sobie, gdzie go znajdziecie? Zobaczcie, poduszkowce są najfajniejsze na świecie. Jak się składa bramkę. Jedna bramka złożona i do tej bramki będziemy strzelać gole. I druga bramka. To co? Zaczynamy! Zaczynamy! Gramy do trzech? Tak. Dobra. Jestem ciekaw. Ja idę tutaj, tak? Czekaj, muszę sobie jakoś... Tylko szkoda, że się nie da tych bramek przykleić. No. No. Na stole. Bo może się stać coś takiego, jak spadnie. Ale fajne, nie? Pamiętajcie, żeby grać na podłodze w tą grę. Najlepiej na panelach. Dobra, zaczynamy. Ej, a ja? A! Ten plastik zamykający baterię odpada, bo jest tak wykonany. Polecamy, ale nie polecamy ze względu na jakość wykonania. No. I pamiętajcie, nigdy nie grajcie w to,
Na stole. Tak. Bo tylko... mi wyrosną o takie oczy. O, o takie. No i otwieramy! Zwierzaki cudaki. Wreszcie! Moja gra cudaczki. A w środku? Instrukcja! O, jakie fajne karty! Wow! Super! Instrukcja, karty. Patrzcie na te karty. Jeszcze tutaj mamy. Tak, to się wyjmuje. Aha, to są karty do wyjmowania. Jeszcze mamy takie. I jeszcze takie karty. Ojeju. Super! Fajne. O, jakieś kolorowe kółka. I tu są jeszcze. Niesamowite. Instrukcja po polsku. Słoniolew. Słoniolew. Albo... Tutaj jest słoniolew. Żyrafo. Tutaj jest słoniolew. I tu też jest słoniolew, tylko w drugą stronę. A tutaj mamy słoniogoryla. Słoniogoryl. Wow. Szkoda, że nie ma takich zwierząt. To mamy karty. Tak. Mamy znaczniki. Każdy gracz ma swój kolor znacznika. Zielony jest mój, a fioletowy jest Tosi. I teraz mamy karty, które wskazują nam, jakie zwierzę trzeba wskazać. Ten, kto pierwszy wskaże zwierzę, które jest na odwrocie karty, ten zdobywa kartę i zdobywa punkt. Ten, jeżeli nie ma karty, nikt nie zdobywa punktu, kartę odkładamy dalej i gramy dalej. Pierwsza runda kończy się, jak znikną te karty. Druga runda to są kolejne 15 kart. Gotowa? Tak. No. Pierwszy. Mam trzy. Lubię gry na spostrzegawczość. Ja nie lubię. Właśnie one są takie dziwne. Gacie takie. Nie dałaś mi szans. Remis. Masz trzy? Remis. Masz trzy? Tak, mam trzy. Słoń, 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 słoń i... Nie! Dobra. Pierwszy. O jejku, ale ta głowa wygląda dziwnie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dalej. Nie, bo to jest... Nie ma. Ale jest napięcie. Trzy. Nie, 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 nie. Nie no, muszę się skupić bardziej. Następna karta. Słoń. Pierwszy. Słonia krokodyl. Słonia krokodyl. Można było wybrać to albo to. Cztery. Byłem pierwszy. Byłem pierwszy. Czekaj, trzy, cztery. Słoń. Dwa, trzy, cztery, pięć. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Przegrałem. Możemy wam z czystym sumieniem polecić grę w małpy. Sami widzieliście, jak wygląda rozgrywka. Tak. Jest super, 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 super. I ja wygrałem. Nie, ja przegrałem. I możemy wam polecić grę Flying Ball, ale musicie się... Action Zone Flying Ball. Ale musicie się uzbroić w cierpliwość taką, że od razu będzie... się rozwali, jeżeli będziecie grać na szkole. Na spodzie trzeba zakleić. Trzeba zakleić, bo lubi spadać ze stołu. Na podłodze.
subskrybujcie i łapki w górę. No to pa, do następnego razu. Ja stąd znikam.